Cześć kochani, witajcie w kolejnym materiale poświęconym piercingowi. Wiem, że minęło trochę czasu, odkąd nagrywałam ostatnią część tej serii dla Was, ale to dlatego, że w ostatnią środę miałam przyjemność podzielić się z Wami moją relacją z wrocławskiego Tattoo Konwentu, więc jeżeli jeszcze jej nie widzieliście, to link zostawię Wam w opisie pod spodem i pojawi się on także w kartach na górze. Serdecznie zachęcam Was do jej oglądania, bo wydaje mi się, że warto trochę poznać, zobaczyć, jak to jest na konwencie. A dzisiaj już w szóstej części Atlasu Przekuć zajmiemy się przekuciami nosa, dlatego nie przedłużając już dłużej, zaczynamy. Nasalang przechodzi poziomo przez nozdrza oraz przegrodę nosową. Jest to dość rzadko wykonywane przekucie, ponieważ niestety należy ono do tych kłopotliwych i bardzo bolesnych. Do tego typu przekucia zakłada się elastyczną biżuterię z PTFE, która musi być oczywiście odpowiednio sprofilowana pod potrzeby osoby, która ją nosi, aby uniknąć opuchlizny, no i późniejszych powikłań. Czas gojenia takiego kolczyka wynosi od 2 do 4 miesięcy. Nose bridge to przekucie nasady nosa, dokładniej miejsca, które znajduje się tuż pomiędzy brwiami, i w tym wypadku również bardzo często wykonuje się kolczyki na indywidualne zamówienie klienta. Biżuteria musi być odpowiednio wyprofilowana oraz mieć odpowiednią wielkość, aby zminimalizować ryzyko opuchlizny czy też migracji kolczyka. Przekucie to niestety jest bardzo bolesne, no i goi się dość długo, bo od 3 do 4 miesięcy. Nostril ring to jedno z popularniejszych przekuć. Jest to przekucie płatka nosa, do którego zakłada się podkówkę lub kółko. Raczej nie sprawia większych problemów, poza tym, że w początkowej fazie gojenia może wystąpić lekki katar, ale spokojnie, ma to miejsce raczej w większości przekuć nosa związanej z podrażnieniem błony śluzowej wewnątrz nosa, więc poza tym małym dokuczliwym mankamentem raczej nie sprawia większych problemów, a czas jego gojenia wynosi od 2 do 4 miesięcy. High nostril to przekucie chrząstki nosowej, która znajduje się tuż pod kością nosową. Do tego typu przekucia zakłada się zazwyczaj kolczyki z bioplastu bądź tytanu. Z racji tego, że jest to przekucie chrząstki, może być ono nieco bardziej bolesne, no i goi się tak jak standardowe przekucie chrząstki, czyli do około 4 miesięcy. Ale poza tym naprawdę nie powinno sprawiać większych problemów. Standard nostril to w zasadzie przekucie, które od nostril ringa różni się jedynie rodzajem biżuterii, jaki wkładacie w kanał przekucia. Wszystko wygląda tak samo, nie sprawia ono raczej większych problemów, no i goi się od 2 do 4 miesięcy. I septum, czyli ostatnie przekucie, jakie chciałam Wam pokrótce omówić w tym filmie. A dlaczego pokrótce? Ponieważ planuję nagrać cały film poświęcony właśnie septum. Dlatego dzisiaj powiem Wam jedynie, że septum wcale nie jest przekuciem przegrody nosowej, tak jak sądzą jeszcze niektórzy. Piercer przekuwa fałd skóry, który znajduje się między przegrodą nosową a dnem nosa. Więc nie jest to aż tak bolesne przekucie, jakby się wydawało. Chociaż oczywiście odczuwanie bólu jest bardzo indywidualne. Niektórzy mówią, że septum naprawdę bardzo mocno boli. Niektórzy nie czuli prawie nic. No to jest dość subiektywne odczucie. Ale jedno jest pewne. Goi się ono najszybciej spośród wszystkich przekuć nosa, ponieważ całkowity czas wygojenia wynosi od 6 do 8 tygodni. I to już wszystko w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał się Wam podobał, że dowiedzieliście się czegoś nowego i zachęcam Was oczywiście do obejrzenia pozostałych filmów z tej serii. Znajdziecie je w specjalnej playliście Piercing na moim kanale. A na dzisiaj się już z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie w sobotę. Pa, pa!